Hej siemanko, witajcie w piątej cywilizacji, pojedynek jeden na jednego na bóstwie. Moim przeciwnikiem jest Chaka Zulus, jak się ostatnio okazało. No i mieliśmy się bliżej temu przeciwnikowi przyjrzeć, ale zapomniałem tradycyjnie. Także tym zaczniemy, żebyśmy wiedzieli, z kim dokładnie gramy, przeciw komu cywilizacji i przywódcy. I tutaj Zulusi, na końcu Z mamy. Nacja bardzo agresywna, to z pewnością sam Chaka ma taki oto bonusik. Własny koszt utrzymania jednostek walczących w zwarciu jest mniejszy o 50%. Wszystkie jednostki będą potrzebować o 25% doświadczenia mniej do następnego awansu. I to jest straszne dla mnie z mojej perspektywy. No nie dość, że on ma ogromne bonusy na deity, to jeszcze tutaj o 50% są one zwiększone, bo ten koszt został zmniejszony, także masakra jako jakaś jeszcze. Doświadczenie w walce będzie zdobywał, nie to że szybciej, ale jednostki awanse będą szybciej zdobywać, także też źle. Awanse to jest generalnie coś, na co ja zawsze stawiam, bo to sprawia, że na tych wysokich poziomach trudności równoważy te bonusy, które komputer ma. No i tutaj troszeczkę jestem w plecy, także będzie przesrane, jak mam przegrać, to naprawdę tutaj to mi się uda i coś podejrzewam, że niestety tak się ta gra może skończyć, chociaż oczywiście się nie poddam jak najbardziej. Ja miałem plan taki, żeby tutaj żadnej tajemnicy nie ma, każdy kto gra w cipkę to się pewnie domyślił, żeby tymi moimi kusznikami Chukuno, tak one się nazywają, tak, Chukonu, zaatakować. No ale właśnie, w tym samym czasie mamy tę piechotę Impi, to jest średniowiecze. No i to równoważy tą moją pseudo przewagę, także dupa z tego ataku, tak powiem wprost. No niestety, oni są mocni. Walczą w zwarciu, mają te wszystkie bonusy, ale specjalizuje się w niszczeniu rycerzy i innych jednostek konnych. Takie tam ble, 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 no rzeczywiście są bardzo mocni wobec tych, ale właśnie przed walką przeprowadza przygotowawczy atak dystansowy. On po prostu rzuca tymi dzidami, zadaje obrażenia i to jest masakrycznie mocne i to w zasadzie sprawia, że ci moi Chukonu no tracą tą swoją przewagę, więc ciężko będzie zaatakować. Oprócz tego pan Zulus ma Ikande. To jest unikalny budynek, jak najbardziej zastępuje koszary i zapewnia wyjątkowe awanse dla jednostek walczących w zwarciu sprzed wynalezienia prochu. No i właśnie ja przed prochem chciałem przeciwnika gnębić, atakować. No i raczej ciężko będzie to zrobić. Zobaczymy, jak się gra rozwinie. Ja nie mówię, że nie zaatakuję, ale mam świadomość, że będzie to bardzo trudne. Jedziemy dalej, następną turkę robimy, bo się tutaj rozgadałem, opierniczam, ale to są ważne rzeczy. Muszę pilnować tej, nie drzewa, tylko demografii. W pojedynku jeden na jeden tutaj wszystko mamy, także tutaj trzeba zaglądać regularnie. Będę pamiętał, żeby na początku tym otwierać i może też zamykać. Dobrze by było tak co kilka minut sprawdzać, tak szczerze powiedziawszy. Co jest dla nas ważne? No na pewno piśmienni, a o tym już mówiłem, że no jeszcze nie mam pisma, więc nie liczy. Zaraz porównamy, ale żołnierze 39-14. No dwa razy więcej ma, no 2,5. Prawie 3. Jeszcze się chyba nie mam czego obawiać, jeszcze mnie nie zaatakuje, ale może to zrobić, trzeba tego pilnować i ja tutaj muszę starać się wszystko zsynchronizować, bo z tymi robotnikami ostatnio to dałem ciała, zmarnowałem dwie tury, a na tym poziomie no to te dwie tury mogą sprawić, że ja na górkę, o jest kolejny obóz, mogą sprawić, że ja po prostu przegram, bo tutaj w tej grze jest taki efekt motyla, coś co na początku wydaje się głupim, mało znaczącym błędem, po jakimś czasie sprowadza się do tego, że nawarstwia się po prostu. Jeśli właśnie stracimy jakąś jednostkę, to musimy budować kolejną, tracimy tury, w których
moglibyśmy budować już coś kolejnego, to z kolei by zarabiało już określone waluty, punkciory. Także to wszystko tak działa, że masakra. Choćby taki stracony cud świata, niezbudowany, no to to jest, to w zasadzie to jest ogromny fail, ogromny problem. Jeśli nie uda nam się cuda zbudować, bo przeciwnik nam go zajumie, to jesteśmy w plecy strasznie, bo nie dość, że stracimy ten cud, no to stracimy tury, których go budowaliśmy. Jakieś tam złoto dostaniemy, ale to są grosze. Ale chodzi o to, że w tym czasie, w tych turach moglibyśmy budować już coś kolejnego, a to by nam zaczęło właśnie jakieś tam tutaj punkciury, kultury, nauki, złota, wielkich naukowców, inżynierów, no zarabiać, a tego nie robi. Ja tutaj w przerwie sobie też wymyśliłem, że muszę zwolnić z tymi osadnikami i też powinienem to turę wcześniej zrobić. W każdym razie dlatego, że ja jeszcze tego cukru nie obrobiłem i ja go nie obrobię, bo nie mam jeszcze kalendarza. Ja to muszę zsynchronizować, a nie mogę założyć miasta mając dwa zadowolenia i później nie wiadomo ile czekać, żeby zrobić cukier. Także ja najpierw muszę ten cukier obrobić i później założyć miasto. A ja i tak jedno chyba założę na styk, bo za 4 tury będę miał osadnika, także zmieniam to tutaj. Dodaj do kolejki, robię te piramidy, bo papiernie to później spichlerza nie potrzebuję. Będę też chciał za jakiś czas odkryć łucznictwo i łucznika sobie zrobić też tak na wszelki wypadek, bo tamten się zbroi, to ja też muszę. Piramidy. Ja tutaj wszystko przestawiłem, żeby trzepać szybciej tego osadnika. Teraz to muszę przestawić. Na pewno na konikach chcę mieć ludzika. Tu nie prędko, ale tutaj kurde. Tutaj też, ale mam bardzo złe te surowce, bo tutaj te łodzie muszę budować. Też to muszę szybko odkryć. Masakra jakaś, masakra. Tutaj 2-1, ile to? 21 tur te piramidy. Kurde, strasznie. Strasznie długo. No ale to tyle mniej więcej trwa. Ja spróbuję. No jakby mi na przykład te piramidy pierdyknął, to ja bym się pochlastał. To już w tym momencie bym się chyba już poddał. Nie no, żartuję, nie poddałbym się. W końcu to by było takie durne, gdybym nagrywał serię i nagle się poddał, bo piramidy nie wyszły. Nie weszły. Na pewno zostawię na tych bananach. 1 złota to mało. No, za 41 tur obywatel, co oni mi tu pierniczą? Ja mam tylko 1 żywności więcej, czemu tak mało? Strasznie mało. No to tak na razie niech zostanie. Jak tu bym przestawił, no to właśnie zero, stagnacja, chociaż to na jedno robi, ale i tak do kubełka zbieram tą żywność, także tak zostawimy na razie. 21. Ojejku, będę zmieniał, pilnował, szpieg by mi się już przydał. Nie miałbym nic przeciwko. Oho, już idzie cymbał po mojego robotnika. Nie poodkrywamy na razie. 24. On tu jeszcze nie przejdzie, ale jak ja bym go teraz zaatakował, to musiałbym później wracać tędy. Synchronizacja, tak jak mówiłem. Dżungli też jeszcze nie skarczuje. To ja i tak nim przejdę, zaatakuję, wrócę górką. Ten teraz nie przejdzie. Dobra, ja tego wszystkiego muszę pilnować, zaatakuję go, bo ja za chwilę będę wracał do siebie. No dobra, fajnie, że tutaj jest obóz. Dobrze wiedzieć. Ale też go nie będę teraz atakował. Ja muszę miasto postanowić, gdzie założyć. Mamy kamień, mamy rybki. Mamy te trufle. I te trufle to właśnie jest surowiec luksusowy, który mnie zachęca do tego, żeby gdzieś tutaj to miasto założyć. Kamień jest, ale to kamień, tutaj za dużo pustyni. Za dużo pustyni zdecydowanie. Petra jest zajebista, ale Petrę trzeba zbudować. I właśnie. O kurde, kolejny.
Oj, bonusik mamy. A teraz osłonka. Osłonka się na tym poziomie bardzo sprawdzi. Schowamy się, wracamy, tak jak mówiłem. O to chodziło. Odkrywamy nim dalej. Porażka jak najbardziej. O, mamy Bukareszt. Kulturowe wieloryby. Bukareszt. Zapewnij ochronę. Bierzemy i Panteon mamy. Tutaj widzę kraby i jest zwierzyna. Ciągle mnie ten kaszel męczy. Niewykluczone, że wy tego nie słyszycie, bo ja to wytnę i tak przepraszam, nie wiadomo za co, ale tak jak mówiłem, lepiej na zaś to zrobić. Właśnie. A tak myślę, ja tutaj mogę ten lasek wyciąć i przyspieszyć albo piramidy, albo osadnika. Chyba jednak piramidy. Za dwie tury będę miał osadnika. No dobra, idziemy wyciąć lasek, piramidy przyspieszę. Ja nie będę ryzykował. Chociaż wiem, że komputer idzie górą. On tam wielką bibliotekę zrobił i generalnie komputer idzie górą. Zazwyczaj. Jaki ten? Przyjrzyjmy się polom, bo to wszystko zależy od terenów, jakie mamy. Plantacja, 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 pastwisko. Tutaj to obóz. Truple to obóz? Wymaga łowiectwa, tak, to obóz. Kamieniołom. Tutaj też obóz. To może w obozy, ale tutaj też będzie plantacja. Tu będę chciał miasto. I na raczej nie nad rzeczką niestety, bo nie sięgnę tego jedwabiu. Plantacje mamy dużo plantacji, kamieniołomów, no też nawet tak, raz, dwa, trzy, jakbym gdzieś tutaj założył miasto, może tutaj te rybki bym zgarnął, zgarnąłbym też truple, ale tutaj dużo pustyni, takie gówniane to miasto, tu jakbym odkrył dalej, to bym jeszcze wiedział. Tu może być ten przesmyk, którędy ten zwiadowca przylazł, bo tutaj górą, no to raczej, albo nie, no raczej. Chociaż może być ciekawe, to może być zamknięte jezioro, takie wewnętrzne morze. Duże jezioro, Ładoga. Albo Bajkał. Albo Morze Kaspijskie, które jest de facto jeziorem. O, takie rzeczy. Uwielbiam w kutry inwestować. Jest taki panteon. Raz, dwa, tu by ewentualnie był trzy, albo tutaj to cztery. Tu jest jeszcze. Ale ja tu na górze miasta to raczej zakładał nie będę, ale nawet ze względu na obecność dwóch przy stolicy, to chyba mogę iść w bóg morza, plus jeden do produkcji skutrów rybackich, to pójdę. To mi się zawsze dobrze sprawdza, ja o tym mówiłem kiedyś. Dlatego też lubię miasta nadmorskie. Z byle gówna, znaczy z takiego byle jakiego miasta, które ma dużo tych surowców morskich, a przecież może mi się jeszcze jakiś tam pojawić. Można fajne rzeczy, fajne miasto zrobić. No i dobra, synchronizacja, w co my chcemy iść, w kalendarz teraz koniecznie, bo i tak nie budujemy, budujemy teraz piramidy i osadnika później, później zapewne papiernie, więc na kutry jeszcze przyjdzie pora, czy na łodzie rybackie, no to kutry w zasadzie, a później ewentualnie łucznictwo, chociaż żelazo też muszę odkryć. No wziąłem ten balans strategiczny, więc liczę na to, że kurde, będę miał gdzieś tutaj żelazo. Dobra, jedziemy, bo ja więcej gadam niż gram. No i kurde, będzie mnie zaraz strzelał. Ojej, on mi spali. Spali to wszystko. Czy nie, może nie wszystko, ale... Ile to tur? 10. To najpierw 3 tury wywalimy... Wywalimy las. A dobra, takie te... Te tereny, cholera. Ale kraby, tutaj mamy luksus. No, handlować to my raczej nie będziemy, kurde, z czaką. Chociaż tak, może troszeczkę. Ale trufle na pewno zgarnąć muszę. Kamieniołom. No chciałbym nadmorskie miasto, to na pewno, więc albo tu, gdzie trzymam kursor, albo tutaj. Ale myślę, że tutaj. Tu jest za blisko stolicy i za dużo pustyni. Tutaj mamy te laski. To jest generalnie równina. Wszędzie równiny. No szkoda, że nie łąka.
Stąd, a też nie, raz, dwa, trzy, no to sięgnę jeszcze raz, dwa, trzy. To bym jeszcze sięgnął te pola nad rzeczką, ale też stolica je ma. No dobra, zobaczymy. Trzeba uważać na tego dziada, on zaraz będzie mi pola palił. A już idzie na konie, już spalił. Dobra, mamy tego osadnika. Dobra, nawet dobrze się urodził w dobrym miejscu. Idziemy, no nawet gra sprytnie podpowiada tak jak trzeba. Ojejku, teraz bądź mądry. Nie no, nie będę ryzykował, że tutaj za chwilę coś wyskoczy. Dobra, ty się lecz. A tego zdążymy zdzielić. Kurde, żeby on mnie nie zabił. Zaraz będę musiał do miasta spierniczać. 26. Ile ty masz życia? Nie no, tak całkiem sporo ma. No to wytrzyma jeszcze jeden atak. Dobra, idziemy tym. Rzecz jasna, no tutaj. Będę eskortował tego osadnika, nie będę kombinował. Ale ja tam muszę, kurde, szybko robić ten cukier, a tu przyszedł jakiś cymbał i mnie bije. Ale 20 się leczy, on mi bije 16. No to w takim tempie to zdążymy go zajumać. Teraz ja bym go zabił. 24. Nie no, nie będę ryzykował. Kurde, to muszę przetrzymać tego. No i to jest właśnie to i kolejna tura stracona. Chociaż nie no, mogę sobie budować już kopalnię i zacznę ją trzaskać. Dobra, idziemy. Stawiamy Shanghai. Dobrze. Wybierz produkcję. No pomnik, od pomnika zaczniemy. Oczywiście ustawmy. O, dobrze gra kombinuje. Żarcie i młotek może być. Żarcie i młotek może być. 18. Demografia miałem pilnować. Żołnierze 36. No to nawet stracił jakieś tam. Może go też barbarzyńcy męczą. Bardzo dobrze by było. Zbiory. O kurde tam. Jaka populacja, masakra. PKB, ile on ma dobra? 25, ja 9. Odkryłem pismo, 16, 7. Szlak by to. I zadowolenie też ma lepiej. Wszystkiego lepiej. Czeka, chodźmy pohandlujmy. Handel, zobaczmy ile on ma miast. Kurde, ma już 3. Ten ma już 5, kurde, mieszkańców. Handel, handel. Złota natura 5. Ja 2. Nawet też ma więcej. Ciekawe gdzie on jest. Co za to chcecie? Jeden naturę, ja mam 2. Ja chcę to badać. Kurde. Jeden naturę. Nie no, więcej musiałbym mieć, bo za chwilę coś dorobię i będę miał na minusie, a to może doprowadzić, tak jak mówiłem, do sytuacji, w której nie będę miał jak jakieś jednostki ulepszyć, albo nawet zaczną mi one się rozwiązywać. Efekt motyla. Teraz się wydaje jeden na turę przez 30, niedużo, ale to później może być, kurde, opłakane w skutkach. Na razie nie. Ciekawi mnie, gdzie on jest. Bym wiedział też, co robić, ale spokojnie. Ojejku, ten obóz. Nie no, łucznika muszę zbudować. Trzecie miasto. Dobra, idę odkrywać tutaj te tereny. Najpierw w dół. 18 tur. Patrzę na te piramidy, to zawsze taki pełen emocji obserwuję ten pasek postępu i odliczam te turki. Idziemy do przodu. Zwierzyna, kolejne rybki. Może być. 26. No dobra, takiego niedobitka to mogę dobić. O, niezadowolenie właśnie, założyłem miasto, o tym mówiłem i teraz wszystko zwolniło i to jest problem. Miasta rosną z 1/4 normalnej prędkości, a tworzenie złota i produkcji jest mniejsze o 2% na każdy punkt niezadowolenia. I to samo dotyczy walki, także sami widzicie problem. Ile jeszcze? Kurde, 5. 5, 17, tutaj. To już na tym pracuj. Głód to nie chcemy głodu.
Tak ma teraz zostać. Machnę tą kopalnię szybko, naprawię te koniki i pójdę robić... Ale 5 tur nie, to najpierw tak, w ten sposób. Skończę za 5, pójdę po cukier, machnę plantację i naprawię koniki. Chociaż koniki się szybciej naprawią. Kurde, ale dylematy. 29 jednostka gdzie? A ty tu. Dobra, dawaj tą kopalnię szybko. Kopalnia może mi się przydać, 15. Kurde! Włócznik. A to może nawet dobrze, że ja tego pola nie naprawiłem, bo on za chwilę będzie... Jak ja, on mnie zaatakuje, to ja mogę zginąć. Jezus Maria, jakbym teraz stracił robotnika. No nie! Ale masakra, idę tym. Boże, robotnika straciłem. Ale się teraz zdenerwowałem. Dobra, na górkę, szlakby to. A i mogłem nie atakować, widzicie? No i teraz będzie uciekał, no. Znaczy, ja go, to jest włócznik, ja go nie zbiję, no nie mam jak. Aż ty bucu pieprzony. No i kolejne tury zmarnowane. Tak jak mówiłem, niepozorny ruch tym wojownikiem sprawił, że go straciłem. Jak ja bym tu został, leczył się, to by on mnie nie zabił. Wybierz badania, ale jestem zły na siebie. Akademia nie teraz, odkryjemy to żelazo. Ale jestem zły, no i tury, które robiłem tego 25-30, po cholerę to atakować, jak on by poszedł na te bagna, to bym jeszcze mógł. Ale 10. Szlak. No tutaj będę miał robotników, jakby się za chwilę zrobiły te piramidy. Oby się zrobiły, no ale tury, które poświęciłem na budowanie wojownika, no przepadły. Na początku to jest ważne. Doświadczenie jakieś wpadnie. Nie zabiję go, ale z górki mogę atakować, bo jak on mi odda, to bardziej oberwie. Ale nie dobiję go teraz. Mógłbym, on teraz stoi. Ja tutaj mam niezadowolenie, modyfikator. Na oazie nie powinien dostać jakieś tam plecy? Na oazie się nie dostaje? No to jest 10% zresztą. 20, a spróbuję jeszcze. Jak się zaraz się pojawi jakaś nowa barbarzyńska jednostka i mnie zabije. Ale i tak go już nie zdążę odzyskać. Blisko było, ale gdyby się teraz udało, to jeszcze. Chyba, że awans, nie zwróciłem uwagi. Jakbym się podleczył ewentualnie. Czeka ty, syci ludzie świata. Właśnie, jest awans. Mógłbym odzyskać tego robotnika. A musiałbym się podleczyć. To jest awans stracony. Tak naprawdę. Ale robotnika bym odzyskał. Zapierniczałbym później nim tyle tur. Czy to ma sens? Oto jest pytanie. Boziu, ale jestem wkurzony na siebie, no. No to nie da się przewidzieć. Dobra. Tylko zabij. Jest obóz kolejny. No to żebym ja za chwilę kurde nie wyrwał z powrotem i nie poszedł jeszcze do piachu tym wojownikiem. No i nie układa mi się ta gra. Zero naturę złota. Obóz mamy 2. O litości 8. I teraz będę się nim wracał jak ten głupek. 3 tury, no to jeszcze nie ma tragedii. A i to ja tutaj, cholera jasna, no. Ja tutaj jeszcze muszę odkryć te tereny. O Boziu, ale będzie ciężko. Ale będzie ciężko. A przejdź tędy po górkach. 6 tur. To też mi cię za chwilę urodzą. Noż, kurde, i to jest żelazo. Żelazo w granicach. I jeszcze tutaj. 5-6 sztuk. Dobrze, że się wracam jednak tym. Bo on musi szybko tą kopalnię zrobić. Łucznik. Przecież jak on mi tutaj wpadnie takim wariatem, no to mi pozamiata.
pozamiata. Tu mam jeszcze świątynia Artemidy. Dwie tury. Dobrze, dobrze, fortyfikuj. Trzy tury piramidy. No, jak budował świątynię Artemidy, no to chyba... Chyba, że w innym mieście budował. O Boziu, emocje, emocje, moi drodzy, zaraz się wszystko wyjaśni. Idzie tutaj. Bojownik, czuwaj. Wybierz, albo nie, nie no, czuwaj, bo tutaj tego robotnika trzeba osłaniać. Papiernia 24, nie, łucznika najpierw. Za jedną turę, o litości. Tu papiernia. No, dobrze. Uff. I łucznicy. Dobra, i mam żelazo już, od razu. Dobrze wpadło. No właśnie, o kurde, patrzcie, minus 2. To jest to. No bo mi przeskoczyli ci dwa, ci dwaj robotnicy. No, oni są super ekstra zajebiści, no ale trzeba za nich płacić. No ja na pewno będę chciał wysłać jednego tutaj, tego robotnika. Może myślę, kopalnie czy żarełko? Nie, raczej żarełko, czyli faremkę tu zbuduję. A tym pójdziemy tutaj. Tym pójdziemy tutaj. Bojownika tu zostawimy, naprawimy to pole, dwie tury i szybko pójdziemy zaraz tamtym drugim zrobić te plantacje wreszcie. Oj, teraz dobre pytanie. Akademia, jak ja mam to zsynchronizować? Tutaj ten osadnik chce się robić, ale chyba mu na to nie pozwolę. Najpierw łucznika, tym bardziej, że straciłem w głupi sposób wojownika. Dwa niezadowolenia. Nie, najpierw tak, zbuduję plantację na cukrze, później obóz na truflach i dopiero osadnik, więc jeszcze może... Ale właśnie, nie, jeszcze papiernie wcześniej, bo ona złoto zarabia, ja mam na minusie. I później, no będę musiał tego pierdykanego... Albo nie, może ja się wstrzymam z tym wojownikiem. I od razu zbrojnego zrobię, nie będę musiał go ulepszać. Chciałem szybko miasta założyć, ale niestety, no trzeba to... Liczyć siły na zamiary, tutaj widać ewidentnie, że nie, no nie stać mi na kolejne miasto takie szybkie, bo... Aha, obóz, łowiectwo. Bo nie mam zadowolenia odpowiednio dużo. Tą kaplicę jeszcze też bym mógł machnąć. Żeby tą religię sobie fajną wziąć. Ojejku. Co ja dalej jeszcze chcę kombinować? Będę musiał jeszcze iść za chwilę też do zbrojnych, ale to 21 tur, ale będę musiał. Zbrojni, żegluga. Wstrzymamy się na razie z filozofią, tu jest ta akademia. A jeszcze tutaj, no wszystko by się przydało. Kurde, kurde, kurde. Oj, w czarnych barwach to wszystko widzę. Niestety. Może być ciężko. O, jak fajnie, strzelają go. Kurde, kolejny pieprzony dziadyga. I zabili go, fajnie. Aj, Boziu, ale przeszkadzają te barwy. Ale przeszkadzają też czace. Kurde, 61. No ale dobra, buduję łuczników, to... Jest ok. Muszę zobaczyć, gdzie on jest, ale no nie, nie będę teraz płacił w takiej sytuacji. Co ja robię? Miałem cukier budować. No kurde, widzicie, zagadałem się. Jak ja będę tak się zagadywał i tak grał, to się dla mnie źle skończy, ale dobra, no tam jedna tura. Bym się ruszył, no już bym zaczął, jedną oszczędził. Cztery tury, będzie zadowolenie na plusie. Łucznik się buduje, dobrze. Buduje, szkoli. Bukareszt. Dobra, ostatnia turka i kończymy ten odcinek. I w drugim... W
kolejnym postaram się ogarnąć. A w sumie dobrze, niech atakuje. Coś się zwiesił, rzuca tymi toporami. Jaki on śmieszny. A, ale mi narobił. Tyle, że on właśnie atakuje mnie i nie traci zdrowia, bo to jednostka dystansowa taka śmieszna. Dobrze, moi drodzy, także tyle w tym odcinku. Kolejny malutki błąd, który mam nadzieję, że nie będzie efektem motyla i za chwilę się nie okaże, że to był początek mojego końca. Mam nadzieję, że nie. Postaram się, kurde, kolejne turki rozgrywać bardziej skupiony na tym, co robię. Chociaż zależy mi też, żeby jako tako gadać. No ale dobra, postaram się połączyć jedno z drugim. Pozdrawiam, trzymajcie się. Na razie, cho.